Journey so far. The cauldron was cold, but the horsemen rekindled its fire. And in the hearts of the makers, an ember of hope was born. Hope for life, and for what lies beneath the earth. Cześć ludzie, z tej strony BSK, a to jest po raz kolejny Darksiders 2. I pewnie zauważyliście, że to jest pomieszczenie. No w sumie może wam pokażę teraz lepiej na mapie to. To jest pomieszczenie, które jest łączy się z pomieszczeniem, na którym zakończyłem ostatnio, czyli na miejscu, gdzie jest ta kula w tym pomieszczeniu. Nie mam zielonego pojęcia, jak ją tam wydobyć. Ale tutaj jest to pomieszczenie po drugiej stronie i w tym oto pomieszczeniu była skrzynka, która była tam. Wypadły mi z niej broń. Raczej, no, broń i parę tych, ale niestety wcześniej jeszcze miałem styczność z pająkiem, którego moglibyście pamiętać, ale niestety to sprowadza się do drugiej kwestii, że materiał, po prostu walczyłem z tym pająkiem, myślałem, że cały czas jest nagrywane, a nie było nagrywane i po prostu Teraz, jeżeli to jest, się pojawi na kanale, to oznacza, że jednak się nagrywało i jest super, ale wtedy to po prostu zamyśliłem się, walczyłem z tym pająkiem i tak dalej i po prostu zapomniałem o tym, żeby spojrzeć, czy w ogóle się materiał nagrywa. Co już jest do niczego po prostu. No ale tak, więc kontynuujemy, a raczej kontynuuję moją akcję z kulami. Jak widzicie, kula numer 2 jest nadal po drugiej stronie. A kula numer 1 jest w tym. Spróbuję może zobaczyć, czy jeżeli wyciągnę jedną kulę, to po prostu otworzy tą klatkę, ale musimy najpierw zobaczyć, czy dam radę wziąć ten kamień i wrzucić na kulę. Nie mogę. No to świetnie. To zostaje mi nadal numer z tą kulką. Nie wiem. A może spróbuję trafić w ten, w dźwignię i się coś stanie? Czy raczej nie? Raczej nie. Czyli zostało mi tylko rzucić tą przeklętą kulkę. Zaraz. W sumie to... Czy to ma sens? Zaraz, zobaczmy. To ma sens! Super. Czyli przez... głupotę i powiem szczerze, no nie wiem jak to nazwać. Głupi pomysł i i złość na rzeczy. Udało mi się rozkminić, co muszę zrobić. W końcu. I chyba nawet wejdzie do dołka, wejdzie do dołka. Nie weszła. Myślałem, że będziemy mogli sobie pograć w golfa, a tu nie. Ile? No, nie, minęło obok. Wredne. Dobra. Piłka na miejscu, teraz trzeba otworzyć bramę. Okej. Okay. Spróbujemy coś ogarnąć, tralalala. Ciekawe, co w ogóle mnie czeka po drugiej stronie. Kolejny boss, kolejni przeciwnicy, kolejne... Co tam wymyślą? Może znajdę też kolejny jakąś legendarną broń. Tak jak ostrze Omegi, czy... jakieś coś tamten, a może nawet kosy znajdę jakieś fajne. Ale na razie to mam tutaj towarzystwo, jej! No, towarzystwo raczej nie za bardzo będzie lubiło moją współpracę z nimi.
To jest pewne. Co mi się bardziej widzi, że w porównaniu do jedynki kosa śmierci, no bo tak to można nazwać, raczej kosy, czy no ja nadal nie kojarzę, jak to się są te nazwy całe tych broni. No na pewno jest wzięte z jakiejś tam tej no azjatyckiej kultury, na pewno broń, pomysł przynajmniej na broń, która ma pewnie też swoją jakąś ciekawą nazwę. O, cześć. Oj, ty wredny. Czy chcesz mi powiedzieć, że oni wybuchają? Nie, czy może... To wybucha. Okej. Czyli nie mogę teraz podnieść tych dwóch przedmiotów, bo... To jest... Wysadzone. Serio. No, to tam są jakieś rękawice. A, no, rękawice i... Też nie mogę podnieść i użyć i nic. No, bo mam pełne. Przeciwnicy też nie wymusili ze mnie dużej ilości tego. To teraz co się stanie? Puściłem wodę! Czyli nowe lokacje się odblokują. O, tutaj jest... Aha, to są te drzwi, z których... Przybyłem. Czy muszę iść tą strumieniem, czy muszę wziąć sobie ten granat i... Coś zrobić? No bo ten granat po coś chyba jest. Tylko pytanie brzmi po co? Czy po drugiej stronie coś jest, czy... Nie, bo raczej z nim płynąć nie dam rady. A może muszę to wysadzić? Zaraz zobaczymy. No bo nie wydaje mi się, żeby twórcy wzięli, postawili taki sobie przedmiot. O, weźmy, zostawmy przedmiot i po prostu, no nie wiem po co to będzie, ale po coś będzie. Orzesz. Tak. Mądrze. Jeden krok w lewo i automatycznie jest niefajnie. Okej. Jednak nie mogę rozwalić. Dobra, no to zobaczmy, gdzie mnie ten strumień weźmie. Albo spartoliłem mi po prostu jakiś... No proszę. No proszę, nie tak ten. Jednak muszę jeszcze trochę cofnąć. O. Ale nie w tą stronę, tak. Wrócić. Dobra. Niech ci będzie. O jeden. O. O, dokładnie. Przepraszam. Nie, tak mnie zaczął kręcić. Dobra. To wychodzi na to, że... strumeczek nas zaprowadzi tutaj. I potem tutaj. I na końcu jesteśmy przy samym początku tego. Więc na to wychodzi, że woda... pewnie odblokowała jakieś sekcje nowe. Bo nie ma opcji, żeby nie. O, nalewa się. I obniża się. I zalało dolny poziom, gdzie była kratka, jak dobrze kojarzę. Więc mogę teraz wykorzystać to do progresu dalej. Co na szczęście mi pozwoli teraz dobrze ten... popłynąć w górę, popłynąć w dół, ale
tak jakoś mało mnie interesuje w tym momencie, kiedy ja tu staję i chcę... O, no właśnie, i o to chodzi. I o to mnie się rozchodzi. A faktem, gdyby nie tak głupi pomysł z tą kulą, to pewnie do tej pory bym siedział i myślał, no to jak to się zrobi? W góry? W góry. Chciwość na itemy. O, jakiś armuar. Armuar. Który mi... W sumie muszę zobaczyć te bronie wszystkie. Nie, na pewno zostaję ze fioletowym tym. Ze złotym tym. No chyba, że Omegi, nagle ten, wyjdę na odpowiedni poziom, żeby Omegi nosić. Na ramiennik ten. A tu mam siła plus 5, a tutaj siła plus 8. Ile mam? 30. Zakładam to, jak mam mieć plus doświadczenie, to jednak wolę poświęcić te 8 punktów, i raczej 10 punktów. Obrony. W dół, nie całkiem na dół, no ale niech i tak ci będzie. Tak, słup. Okej, po ścianie, panie. Dobrze, panie, dobrześ trafił. Teraz hop. Co to było? Nie słyszę dźwięku żadnego diamentu, w razie czego, żeby do tego tam golema, czy co to tam było. Widzę, że będę miał towarzystwo dość duże. Zakończenie, dalej. I co? I w tym samym czasie, kiedy ten... Nie, nie, nie. Jak on ma ziać ogiem, to ja dziękuję. To ja nie tańczę w tym tańcu. O, czyżbym cię zamroził? Śmiesznie będzie później mieszać lodowe miecze, raczej lodowe kosy ze z tym. Z ogiem Omegi. Yeah! Zielone rękawice, magia, odporność. Na wszelki wypadek meda muszę sobie wziąć. No bo jednak nie chcę tutaj chyba za szybko umrzeć. O, pieniążek do tego. Do handlarzyny. Czyli tak, teraz muszę iść tędy, bo mi kruk tak mówi. A krukowi trzeba wierzyć. No chyba, że to chodzi o tego kruk ojca, czy jak on tam miał. O, klucz. Skąd ja ci wezmę klucz? W tym miejscu. Pewnie z jakiejś skrzynki, hehehehe. Żarcik. Dobra, tu nie, o jeden za daleko. Za dwa, o dwa za daleko. Bo mi chodziło, żeby tu przyjść. Chyba o to chodzi. Ale też mnie trochę tak jakoś blokuje. Blokuje. Coś. O, tutaj jest Bayer i koledzy. Wykończyć. Egzekucja.
Siung. Był przeciwnik i przeciwnika nie ma. Wciągło go. Co wyciągniesz? Klucz. Jest taka długa animacja, to zawsze wyciągnie klucz. Faktem może też być, że czasami znajdzie jakiś ciekawy przedmiot, no ale... Jednak zostaniemy przy kluczu. A, no tak. Dobrze, że zauważyłem, bo już chciałem powiedzieć, jak którędy mam wrócić. A wrócić mam tędy. Tutaj ten. Ty. Tamte drzwi są zamknięte, czyli chyba będę musiał jakoś strumieniem lecieć, czy jak? No bo woda się nie otworzy, dopóki nie dojdę do jakiegoś miejsca. Otwarty. Muszę się rozglądać, bo też nie chciałbym stracić takiego przedmiotu, jak były te ostrza Omegi. Naprawdę. Czytałby mi się jakieś takie, nie wiem, wampiryzm, czy że za każde uderzenie dostaje życie, czy coś w tym stylu. Nie no, w sumie to chyba wampiryzm jest podpisane pod takie przedmioty, co to za każdym uderzeniem dają te. Kula jest na dole. Kamień w drodze. Trzeba znaleźć ładunek. I tutaj na rogu jest jeszcze skrzynka, dobrze wiedzieć. O, tutaj jakieś te. Jej, znaleziska. Chociaż chciałem cały czas zrobić to. Już wszystko rozwalić, no ale... Zaraz, zobaczmy. Wii, piruety. O, tutaj jest skrzynka, tutaj jest... Pieniądz. Otwarte. Kolejne rękawice obrażenia, tylko że nadal są słabsze od tych, co znalazłem i jednych dostałem. Te dostałem, a tamte znalazłem. Oczywiście te drugie jeszcze nie mogę założyć, bo jeszcze nie mam 7 levela. Smenta. Dobra, otwieramy tu. I rękawice odporności. A jakie noszę właściwie? Tak, mógłbyś się ten teges ruszyć. 29. A mam na rękach 18. Dodatkowe złoto, magia... Nie, to jednak wezmę sobie te, założę 29. Żeby sobie podnieść trochę obrony. A raczej odporności, nie obrony, tylko odporności. I raczej w tą. I tym księciem... No nie, no to będzie księciem śmierci, no ale... Ale co tam? Chcesz mi powiedzieć, że chyba poszłem złą drogą? Albo i nie. Albo i nie, albo i tak, albo i sam nie wiem. Mogę zejść jakoś normalnie? Nie, nie mogę zejść. Dobra, to trzeba wykorzystać to. Myślałem, że ten, a to było tylko takie, żeby zdobyć tą skrzynkę. Tutaj jest to, tu jest ten. Tak, nie ma to jak strzelić w ziemię. Bo czemu by nie? Jestem śmierć, strzelam po ziemi, więc... Co mi z tym zrobisz?
Dobra, obrót. Żeby się nie męczyć, muszę bardziej wycelować. Tak. O to dokładnie chodziło. Czy weszło do dołka? Nie, zatrzymało się. Bida. I hop. Okej. Okay. A co z tą... Nie, tutaj chyba raczej nie ten. Tam są jakieś... Korcące mnie rzeczy. Tam są korcące mnie rzeczy. Po drugiej stronie, czyli muszę iść tamtymi drzwiami, żeby dostać się. Okej. Okay. Fair enough. Serio? Czyżby polegało to na... Aha, już wiem, na czym to polega. W jednym musiałem spowodować, żeby ona... przeleciała przez bramę. A w tym muszę spowodować, żeby wyleciała z dziury. Dziękuję. Niektóre te zagadki nie są trudne, tylko niektóre to trzeba pamiętać o właściwościach rzeczy, które dostajemy. A ja wtedy po prostu zapomniałem o właściwości tych rzeczy. Znaczy wątpię, żebym dostała dużo eksperiencja za te muchy, bo jak je tyle jest wysyłane, to raczej nie spowoduje to, że zdobędę nagle setny poziom czy coś w tym stylu. Dlatego też najlepiej byłoby się ich pozbyć jak najszybciej. Uderzam i jakoś nie dostaję życia. Sam muchę. Już? Już. Dobra, to lecimy dalej. Tutaj mamy dźwignię, tutaj mamy to, tutaj mamy tamto. O, znowu ten. A to, to raczej muszę... Cyk. Raczej tak. Czyli tutaj nie ma drogi żadnej, oprócz drogi, żeby woda poleciała. Jaka... Jak się jasno robi, kiedy ta woda leci. Najpierw jest tak taka ultra ponura sytuacja, a potem nagle takie... rozjaśnienie. Jakby światło, nie wiem. Nie ma tutaj niestety żadnego... żadnej skrzynki, więc raczej przelecę to do momentu, a no właśnie. Tutaj to było. Na pewno musiałem się dostać do dźwigni, która jest raczej po drugiej stronie tej ściany. Mapa nie pokazuje mi żadnych tych.
Jej, 22. A ile trzeba mieć, żeby dostać sekretny ze złotymi przedmiotami? Pewnie z 75, albo 80, albo 100. Diabli wiedzą, jak to będzie. Dobra. Tu się otworzyło, tam się otworzyło, wszędzie się otwiera droga. Dobra. W sumie to już jest 25 minut. To ja tylko skoczę je, pokażę je wam, co się zmieniło na zewnątrz. A potem zakończę ten odcinek z Darksidersa 2. Otwieramy drzwi. Ustabilizowało się. Teraz woda płynie naprzód, czyli do środkowego tego. Więc moim kolejnym kierunkiem, w który się będę kierował, będzie to. Te drzwi. Ale to dopiero w następnym odcinku, więc na razie, bye i lajkujcie, komentujcie i tak dalej. Na razie, cześć.